odmiana kiszonkowych Limagrena. Zobaczcie Państwo, że nie każda odmiana Limagrena posiada ten znak jakości Animal Nutrition mówiący o podwyższonej strawności. Mamy super kiszonki, wiemy, że są to odmiany super ziarnowe, ale również wiemy, że strawność włókna jest niższa. I jest to cecha genetyczna. Dlaczego? Zobaczcie Państwo, w tych standardowych odmianach dzieje się to tak, że te strawne części, czyli hemiceluloza i celuloza, bardzo mocno są otoczone przez niestrawną ligninę. I teraz, jeżeli taka kiszonka trafia nam do żwacza, bakterie żwacza nie mają czasu, aby przebić się przez tą ligninę i wyciągnąć tą potencjalną energię. Natomiast w tych odmianach ze strawnym głównym, zobaczcie Państwo, ale te połączenia są wymieszane, bądź są tutaj takie, między tą ligniną są takie kanaliki, gdzie bakterie żwacza spokojnie mogą sobie dotrzeć, spokojnie mogą wyciągnąć energię. I to jest tylko ten mały niuans, te połączenia. Wydawałoby się, że niby nic, albo prosta całkiem rzecz. Szanowni Państwo, dla Państwa informacji, wyhodowanie jednej takiej odmiany to jest proces minimum 7 do 12 lat. To są wszystkie krzyżowania, to jest cały proces rejestracji, cały proces badań, a jeszcze na końcu firma Limagren używa testowania na krowach, co też będę Państwu chciał pokazać, bo takie testowanie miało również kilkakrotnie miejsce w Polsce, a ostatni film też się będę chciał Państwu pokazać. Czyli to jest rzecz, którą, że tak powiem, gwarantuje genetyka. Dlaczego? Szanowni Państwo, to jest zestawienie zrobione przez INRE we Francji. INRE podjęła pracę analizy jakości kiszonek na rynku francuskim. Takie testowanie prowadziła od 1958 do 2002 roku. I chciała zobaczyć, na co hodowcy w pracach hodowlanych postawili. Przez lata, zobaczcie Państwo, niesamowicie rósł nam plon. No i to jest normalne. Każdy z nas chce jak najwięcej z tego hektara uzyskać. Normalna sprawa. Hodowla jak najbardziej w tym kierunku poszła. Poszedł nam w górę właśnie udział tego ziarna. No, niektórzy mówią, że każda dobra odmiana ziarnowa jest kiszonkowa i tutaj właśnie mamy potwierdzenie. Ale zobaczcie Państwo, co się jednocześnie stało. Przez lata systematycznie spada nam strawność włókna. I te różnice tutaj, które widzicie, są naprawdę bardzo duże. Dlatego my, jako firma Limagren, z tym podejściem się nie godzimy i coraz bardziej jesteśmy przekonani, że te kroki, które podjęliśmy ileś lat temu na poprawienie właśnie tej strawności. Szanowni Państwo, żebyśmy się dobrze zrozumieli, my również pracujemy i pracowaliśmy cały czas na podniesieniem tego plonu, bo jeżeli otrzymujecie nasze odmiany na swoje pola, widzicie ich poziom plonowania, oficjalne badania coborowskie, no też, no, bez wysokich plonów nie ma mowy, żeby zarejestrować w ogóle odmiany. Ale zobaczcie Państwo, chciałem zwrócić uwagę, jak wielki potencjał właśnie cały czas drzemie w poprawieniu sprawności tej części wegetatywnej. Tu już mówił to samo Pierre. My, jako firma hodowlana, w ogóle nie myślimy o tym, ale bardzo cieszymy się, że żywieniowcy to potwierdzają, że krowa jest przeżuwaczem. Do funkcjonowania prawidłowego żwacza krowa potrzebuje tego włókna. A więc jest to kolejny element mówiący za tym, żeby te włókno było jak najlepszej jakości. Dlaczego włókno? Stymuluje funkcję żwacza, podrabia ten żwacz, ważne źródło energii. Tak, cały czas powtarzamy, że włókno jest cennym źródłem energii, zapobiega kwasicom żwacza. To też jest istotny element, który na pewno, z którym się spotykacie przy produkcji mleka na waszych oborach. Tak, włókno jest takim parametrem, no, powodującym, że są mniejsze problemy z kwasicami żwacza, a co w konsekwencji poprawia